Ten sam stan, który mnie zniszczył, powiedzieli mi środki do życia, powiedział, dostaniesz tyle, więcej nie. No i tak, tak żyję, bo sąd apelacyjny się zapytał, dla mnie to było wielkie zdziwienie, ale też poruszenie. Sąd apelacyjny po 13 latach zapytał się panią Kubala, czego pan żyje, skoro tyle rzeczy się wydarzyło w pana życiu. Ja proszę sądu, ja bardzo dziękuję, że się sąd zapytał, to jest bardzo ważne znaczenie dla mnie. Ja w córce musiałem co roku tłumaczyć, co się dzieje w moim życiu. Nikt. Ja zostałem sam. Dlaczego? Dlatego, że nikt tej sprawy radzi nie potrafi zrozumieć, oni jej pojąć. Bo dla sądu jest trudno. A co to było dla ludzi, którzy są koło mnie? Wyśmiewają mnie dzisiaj. Jeden dziennikarz powiedział, Kuba, ale ty dzisiaj jesteś na sprawie sądu. Jak ja się sąd, po sądu mam czuć? Wyłączyłem się z życia publicznego. Mam dzisiaj 54 lata, kiedy się to wszystko zaczynało, miałem 38. Czy sąd sobie potrafi wyobrazić zmarnowanie najlepszych lat życia w sądzie 16 lat? A ile lat będę żył krócej przez ten stres, który mam przez 16 lat? Przez tą walkę z czymś, czego nie powinno moim życiu być. Może noszę jakieś piętno, jeżeli tak. Dobrze. To piętno się gdzieś kończy. I chcę zacząć nowe życie, ale zacząć życie, że ja nie chcę nic poskarbu państwa. Bo wszystko do tej pory, wszystko pracowałem sam. Ja chcę zwrócenia tych szkód, które poniosłem. Nie ze swojej winy wyrosłem. Na żadnym etapie, ani procesu karnego. Zresztą w procesie karnym mam niewiele rzeczy. Obroniłem jeszcze nawet innych ludzi, jak widziałem zaangażowanie niektórych osób. Dlatego, że sąd proszę poszanować to, co powiedziałem, ale też proszę poszanować opinię biegłych. Proszę jej nie podważać, proszę przeanalizować sobie, jego zrobiły. Biegły pod uwagę wszystkie zewnętrzne okoliczności, które się działy, ale my ustalamy związek przyczynowy, dzień 13 grudnia. Skutki, jakie były tego wywołane, były różne. Ale one doprowadziły do upadku. Ta opinia biegłych będzie opinią do końca mojego życia, bo znalazły się osoby, które spojrzały na to tak, jak to wyglądało. Ocenimy to bardzo prawdziwie, bardzo realnie. Bo tak funkcjonuje po prostu działanie gospodarcze. Tak, jak bym to powiedział. Chciałabym na koniec przytoczyć artykuł 322 Kodeksu Postępowania Cywilnego, który mówi: jeżeli w sprawie o naprawienie szkody sąd uzna, że ścisłe udowodnienie wysokości żądania jest niemożliwe lub nader utrudnione, a tu panu jest, sami wszyscy wiemy na tej sali, że sprawiają wielką trudność ustalić istnienie czy słuszność tych żądań, może zasądzić odpowiednią sumę według własnej oceny, opartej na rozważeniu wszystkich okoliczności tej sprawy. Dlatego też w Wysokim Sądzie, jeżeli sąd dojdzie do takiego przekonania, że nie można, tak jak czyni to wnioskodawca w tym kolejnym punkcie, wyliczyć odszkodowania, a w szczególności utraconych korzyści, to istnieje ta możliwość prawna, na której sąd, kończąc to postępowanie, może się oprzeć. Z tym, że tak jak przepis mówi, sąd może zasądzić odpowiednią sumę. Odpowiednią. Należy to wyłącznie do kompetencji sądu w odpowiedniej sumie. Ja mam tylko prokurator. Nie mogę jej zaproponować. To sąd przy swojej fachowości i w swoim sumieniu będzie mógł, jeżeli by tak nie może ją zasadzić. Wysłuchaliście osób rozprawy 411, paragrafu 1, to jest postępowanie karnego bez zaległości sprawy poprzedniego materiału dowodowego odroczyć wydanie do dnia 4 lutego 2016 roku do godziny 12:00 na tej sali. Będzie głoszone.